Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś z nami. Dziękuję Ci za to, że możemy się gromadzić razem i że możemy tutaj być. Ty dajesz nam wspaniałą wspólnotę i proszę też, abyś dał nam Ducha Świętego, abyśmy mogli studiować Twoje Słowo pełni radości i miłości do Ciebie i tego, co nam dałeś. Amen. Amen. Dobrze. Kochani, zaczniemy sobie od opisu sytuacji, która była w Izraelu za czasów wyjścia, za czasów Księgi Wyjścia. Proszę, żeby ktoś otworzył Wyjścia 1 od 1 do 14, a druga osoba Wyjścia 1, 15 do 22. I teraz proszę przeczytajmy 1, 11 po 14. Jeżeli ktoś już będzie gotowy, zachęcam do przeczytania. Jedenaście do czternaście. Ustanowiono zatem nad nim książąt, nad przymusowymi robotnikami po to, by gnębili go ciężkimi robotami, a budowano wtedy dla Faraona miasta z pichlerzem, Piton i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym stawał się liczniejszy i tym bardziej się rozrastał. I wzdrygano się przed synami Izraela. I zmusili Egipcjanie synów Izraela do pracy pod przymusem i uprzykrzali im życie ciężką pracą w glinie i przy cegłach i najróżniejszą pracą na polu, a wszystkie te prace, które wykonywali, wykonywali pod przymusem. Dziękuję bardzo serdecznie. Kochani, widzimy tutaj opis Izraela, w którym dokonują się wielkie krzywdy. Jednymi z rzeczy, które oni robili, to budowanie miast. Jak domyślamy się, w tamtych czasach bycie zaangażowanym w budowanie miasta i to nie w ramach funkcji pełniącej nadzór, tylko w ramach siły pociągowej, nie mogło być czymś przyjemnym, nie mogło być czymś łatwym. A co więcej, jeżeli kojarzymy po prostu architekturę Egiptu, to wiemy, że te budowle często były zrobione z monumentalnych bloków, zrobione, były wysokie też, więc myślę, że wielu, wielu Izraelitów ginęło podczas budowy tych miast. Co więcej, pracowali w polu. Zajmowali, była to właściwie tania, niewolnicza siła robota. Musieli to robić po to, by przeżyć po prostu. I co więcej, wyrabiali cegły. Oczywiście z biegiem czasu działo się tak, że te cegły były wyrabiane w coraz to bardziej trudnych warunkach. Już nie dostawali niektórych surowców, musieli je sami zebrać, ale i tak musieli zrobić tyle, ile potrzebowali. Lud był uciskany. Lud był coraz bardziej uciskany. Było coraz gorzej. Jak Biblia wskazuje, wręcz był gnębiony. Celem tych robót i tego wszystkiego było gnębienie tego narodu. Proszę, żeby ktoś z was teraz przeczytał Wyjścia 1, 15 po 22. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła. Mówiąc, gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeśli rodzi się chłopiec, zabijcie go, jeśli dziewczynka, nie zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga, nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście to uczyniły i pozostawialiście przy życiu także chłopców? Położne odpowiadały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: każdego chłopca, który się urodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Dziękuję bardzo. Widzimy, że prześladowania się zaostrzają. Są coraz bardziej srogie. W końcu dochodzi do tego, że faraon boi się narodu Izraela i chce po prostu sprawić, by już nie potężniał. Dochodzi do tego, że faraon nakazuje pozabijać wszystkich chłopców. To jest bardzo ciężka, bardzo zła sytuacja. Pokazuje to brzemię, z którym zmagał się Izrael. Wyobraźcie sobie, jesteście zmuszani do przymusowych robót, śmiertelnie niebezpiecznych niekiedy, bardzo ciężkich.
A niekiedy są wam wyznaczane zadania, których nie jesteście w stanie wypełnić. A na koniec, że tak powiem, na koniec dnia jeszcze chcą zabić wasze dzieci. Widzicie, jak ciężko było Izraelowi w Egipcie. Jak ciężko było im w niewoli. Jak zły to był czas dla nich. I jak był dla nich ten czas okropny. Ale potem Bóg się za nich ujął. Jahwe zaczął działać. Jahwe powołał Mojżesza po to, by się ujął za ludem. Potem nastają plagi po to, by pokazać Faraonowi, kto jest u władzy. Że to Jahwe jest Panem Ziemi. I że to Jahwe jest Bogiem, a nie Faraon. Bo Faraoni w tamtym czasie myśleli, i to było takie przekonanie, że po prostu są bogami. Faraon musiał doznać największej z plag. Czyli po prostu zabicie jego pierworodnego. Patrzcie na to. Co go spotkało za cenę tego, co chciał wyrządzić Izraelowi. Potem Izrael jest prowadzony przez Jahwe i anioła w obłoku, właśnie w obłoku ognia i dymu. Jest prowadzony przez wyzwalany z Egiptu, potem przeprowadzany przez morze, a następnie prowadzony przez pustynię. Znajdują się w końcu Izraelici nad morzem. Tam doświadczają Jahwe w jego najpotężniejszym wydaniu. Jahwe, który niszczy Faraona. Jahwe, który wyratowywuje ludzi z utrapienia. Wyzwala ich z niewoli. Przypatrzmy się temu, że to było naprawdę, naprawdę coś. Wyobraźcie sobie teraz, jakbyśmy my musieli teraz uciekać. Jedyne, co byśmy mieli, to wóz jakiś, jakiegoś konika, albo rowerem, albo pieszo. Jedziemy sobie gdzieś, uciekamy, załóżmy na zachód gdzieś. I wyobraźcie sobie, że gonią nas, tak, pojazdy opancerzone, śmigłowce. Abyś nie był brak. I różne inne rzeczy. Po prostu zmechanizowane wojska. Mamy szansę, czy nie mamy? Żadnych. Jest bardzo, bardzo ciężko uciec przed maszyną. I w takiej sytuacji właśnie byli Izraelici. Tego typu bronią były rydwany. Były to najstraszniejsze z narzędzi wojennych, które były dostępne w tamtym czasie. Były one niesamowicie skuteczne i przerażające. I wyobraźcie sobie, że ten bezbronny naród mógł się oprzeć tej potędze, dlatego że to Jahwe za nich walczył. Bóg działa i rozdziela morze i potopił właśnie Egipcjan. Dzięki czemu Izraelici zostali uwolnieni, wyszli z niewoli. W końcu zostali uwolnieni. I co robią potem Izraelici? Czy ktoś pamięta, co się stało po przejściu z nad morze? A co my robimy? Nie, jeszcze nie. To jeszcze nie ten moment. Zaczęli śpiewać. Tak, śpiewają. I kochani, chciałbym... Mojżesz śpiewał, mnie śpiewał, tak. Dzieło towarzystwo na śpiewanie. I cały naród. Wyobrażacie sobie ten moment? Czy wyobrażacie sobie to szczęście, w którym nie mieliście szans, a zostaliście wybawieni? I widzicie, jak morze się rozdziela. I potem widzicie, jak pochłania te morze waszych wrogów. Cieszycie się czy smucicie? Radość. Tam były tak. Miriam wzięła bębenek i kobiety i pląsały, tańczyły z radości i śpiewały. Mężczyźni też śpiewali. To była niesamowita i wielka radość. Chciałem wam, kochani, pokazać utwór, który jest oparty właśnie na pieśni Mojżesza, na 15 rozdziale. Niekiedy niektóre słowa są sparafrazowane po to, żeby dopasować do języka polskiego, ale głównie to jest to. Pieśń jest bardzo ciekawie zaaranżowana, ponieważ jest to w głównej mierze pieśń churalna i autorzy tej pieśni bardzo fajnie podeszli do tematu.
ponieważ jedynym instrumentem, który tam jest, to jest wymieniony właśnie w pieśni Mojżesza jakiś bęben. Kobiety śpiewają jedną część, mężczyźni drugą. Jest to bardzo fajnie przedstawione. I będzie to podstawą do tego, żebyśmy się wczuli do tego, jak mogło to wyglądać. Kochani, pieśń jest dość dzika. Jest bardzo euforyczna. Jest bardzo taka radosna. Do niej można by właściwie tańczyć. Jest bardzo rytmiczna i taka pokazująca wielką radość. I z tego, co słuchałem muzykę hebrajską, taką ludową bardziej, to właśnie w tym klimacie mniej więcej Hebrajczycy, myślę, że mogli śpiewać i przy użyciu właśnie takich instrumentów. Ale dlaczego to puściłem? Z naszego kościoła zostali wykluczeni. Dlaczego to puściłem? Dlatego, żeby pokazać, jak Izraelici mogli się cieszyć, żebyśmy się wczuli w ten moment wyzwolenia. Wyobraźcie sobie, że wielotysięczny, setki tysięcy ludzi śpiewają pieśń na chwałę Boga nad morzem, bo wybawił ich. Wyobraźcie sobie ten niezwykły moment, w którym Bóg robi dla was takie rzeczy. I potem śpiewacie pieśń uwielbienia. I właśnie Izraelici zaśpiewali pieśń, bo wielki Jahwe się okazał. Wrzucił jeźdźca i konia w morze. Jahwe okazał się potężnym wybawicielem Izraelitów. Co bardzo ciekawe, słowo wybawić, zbawić w Starym Testamencie ma bardzo bliskie konotacje do słowa, które moglibyśmy określić wyjść, wyruszyć. To dosłownie oznacza to słowo, kiedy się używa słowa zbawienie, wybawienie w Starym Testamencie. I kochani, patrzcie, jak niesamowity, wielki wpływ miała właśnie ta pieśń. Miało właśnie te wydarzenie na całą koncepcję zbawienia w Starym Testamencie. Czy znajdziemy odniesienia do motywów z nadmorza w psalmach? Znajdziemy, oczywiście. Czy u proroków znajdziemy fragmenty, w których nawiązują do wyjścia z Egiptu? Znajdziemy. Czy wreszcie Biblii znajdziemy? Czy wreszcie Starego Testamentu? Znajdziemy. A czy w Nowym Testamencie znajdziemy? Oczywiście, że tak. W Ewangeliach, w listach apostolskich, w Apokalipsie, wszędzie tam znajdziemy koncepcję wybawienia, która polega na wyprowadzeniu z niewoli. Dla nas, dla chrześcijan, jest to coś niesamowitego. I Jahwe wrzucił właśnie jeźdźca i konia w morze. Jahwe jest wspaniały, prawda? Jest wspaniały, czy nie jest? Jest. I tutaj jest bardzo ciekawy wątek, którego ogólnie nie będziemy dotykali, ale możemy się tak umówić, że jeżeli będziecie chcieli, to możemy spotkać się w tygodniu i o nim porozmawiać. I będzie to wątek, jest to wątek tego, że Jezus był obecny podczas wybawiania narodu Izraela z Egiptu. Był obecny podczas wybawiania go z niewoli. I to jest ciekawe, że właśnie kiedy wgryziemy się w ten tekst, to zobaczymy, że cechy tego, który wybawia, z cechami Jezusa pokrywają się. Ale to nie jest studium na teraz. I teraz po prostu załóżmy na czas tego naszego studium, które mamy teraz, że tak jest. Że Chrystus był obecny podczas Eksodusu, dobrze? I dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ten cały Eksodus, dlaczego to wyjście z Egiptu jest tak kluczowe dla nas dzisiaj nawet? Dlaczego to jest tak ważne? I dlaczego miało taki wpływ, że wtedy Izraelici jakby wytworzyła się tożsamość narodowa? Oni zrozumieli, kim są. Przecież przestrzegamy przykazań i tam na początku co jest? Jam jest Bóg, który wyprowadził cię z ziemi niewoli.
Kochani, Eksodus jest kluczowy dla zrozumienia koncepcji zbawienia w Biblii. Ale dlaczego jest tak kluczowy? Zajrzyjmy do Koryntian, 1 Koryntian, do 1 Koryntian 10 rozdziału 11 wersetu. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Kochani, Paweł opisuje tutaj, w tym liście, taką koncepcję, że pokazuje rzeczy, które działy się Izraelowi i mówi pod koniec, że te rzeczy przyszły na nich po to, żebyśmy my też mogli zostać ostrzeżeni. Że to jest dla nas przestroga dla tych u kresu wieków. A kochani, teraz, niż kiedykolwiek bardziej i z każdym dniem coraz bardziej jesteśmy u kresu wieków, tych wieków. I spójrzcie na ten werset. Co nam on mówi? Że to jest bardzo istotne, abyśmy my też nie popełniali błędów Izraelitów. Abyśmy my też mogli czuć się wybawiani w sposób, w który zostali wybawieni Izraelici z niewoli. Tylko czy to rzeczywiście w praktyce mamy skąd uciekać? Czy w praktyce mamy dokąd iść? Czy rzeczywiście ktoś nas uciska tak bardzo? Czy ktoś nas bije, żebyśmy orali mu pole? Czy ktoś przymusza nas do tego, żebyśmy wleźli gdzieś wysoko, żeby postawić kamień na kamieniu? Czy ktoś chce zabić nasze dzieci? Nie. Ale jest... Jeszcze. Słucham? Jeszcze. Dobrze, jeszcze. Ale jest coś, co naprawdę bardzo mocno nas zniewala. I o tym przeczytamy w Jana 8:34. Słuchajcie tego. Jezus im powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czy my nie jesteśmy podobnie męczeni przez grzech, co Izraelici przez Egipcjan? Czy my nie jesteśmy podobni do Izraelitów? Czy nie znajdujemy się właściwie w tej samej sytuacji? Przemyślmy te kwestie i porozmyślajmy nad tym, jak Izraelici mają się do chrześcijaństwa. I zobaczmy, czy jesteśmy w tej samej sytuacji. Izraelici całe życie w Egipcie byli w niewoli, uciskani przez faraona. Z kolei chrześcijanie często do chrztu są uciskani przez grzech bardzo, ale to bardzo mocno. Izraelici są uciskani przez Egipt aż do czasu wyzwolenia. A kiedy my będziemy jako chrześcijanie uciskani przez grzech i będziemy musieli się z nim zmagać, bronić i wstrzymywać przed nim? Też do czasu wyzwolenia. Jahwe wybawił lud Izraela, tak samo jak Jezus wybawił swój lud, chrześcijan i wszystkich, którzy byli mu poddani. Jahwe prowadzi Izrael przez wody, z kolei Chrystus, Jezus, prowadzi nas do wód chrztu. Izrael grzeszy po wyzwoleniu z niewoli. I czy nawet jeżeli jesteśmy ochrzczeni, nawet Duchem Świętym, Bóg pokazuje nam działanie w swoim życiu, to czy my też grzeszymy czasami? Też się zdarza. Lud potem zostaje oczyszczony i wstępuje do Kananu. I tak samo będzie z chrześcijanami. Chrystus oczyści swój lud. I potem trafimy do naszej ziemi obiecanej. Do nowego nieba i nowej ziemi. Przypatrzcie się, jak podobni jesteśmy do Izraela. Jak wiele mamy cech wspólnych. I zobaczmy, że naprawdę historia kołem się toczy. I że to, co jest w Biblii,
możemy naprawdę odnosić do siebie osobiście, personalnie, do dzisiejszych czasów. I czy jesteśmy grzesznikami? Czy jesteśmy ochrzczeni? Czy zdarza nam się grzeszyć? Odpowiedź brzmi tak, tak i tak. I czy jest coś, co może nas pocieszyć? Na szczęście odpowiedź też brzmi tak. Bo mamy kogoś, kto nami przewodzi. Jahwe przewodzi Izraelowi. Jezus przewodzi nam. To jest niesamowite. Ale co więcej, są pewne ciekawe też odniesienia. Bo Jahwe dał Izraelitom konkretnie Mojżesza, po to, by wziął, przewodził ludowi, był jego głową i żeby po prostu go prowadził. Był dowódcą jakby narodu. A my mamy Chrystusa. Jest głową ciała, który nazywa się Kościołem. Mamy przywódcę i to jak dobrego. I porównamy sobie przywódcę z Księgi Wyjścia i przywódcę z Ewangelii Mateusza. Żeby zobaczyć, czy naprawdę aż tak bardzo różnimy się od Izraelitów. Mojżesz został urodzony w czasie, w którym pewien władca zapragnął, by mordować dzieci ze strachu przed utratą władzy. Tak samo w czasach Jezusa. Rzymski zwierzchnik bał się, że jeżeli król syn Dawida urodzi się, to straci swoją władzę. Co więcej, widzimy, że egipski dwór dla Mojżesza był jakby kryjówką przed tym okropnym czasem. Przed tym czasem morderstwa. Czyli Egipt w pewnym sensie był katem, ale jednocześnie był i schronieniem dla Mojżesza. I tak samo dla naszego Zbawiciela. Jezus przebywał w Egipcie, zanim nie umarł zwierzchnik, który chciał jego śmierci. Mojżesz przeszedł przez morze, a Chrystus został ochrzczony. Za każdy rok pobytu Mojżesza na pustyni Jezus przebywał dzień też na pustyni. Mojżesz przebywał tam 40 lat, a Jezus też 40 lat. Niesamowite, że manna dla Izraelitów była dawana, a Chrystus też dawał chleb Izraelitom, dawał im pożywienie i daje im go nam. Mojżesz był świadkiem tego, że Bóg dał źródło wody na pustyni. A Chrystus jest źródłem wody żywej. Mojżesz został przemieniony na górze. I także Chrystus został przemieniony na górze. Widzimy wspaniałego przywódcę, który wybawił Izrael z nad morza. I wspaniałego przywódcę, który nas wybawił. I to jest niesamowita wiadomość. Bo kochani, widzicie, że mamy wiele, wiele wspólnego. Ale możemy nawet teraz mieć wątpliwości, że no dobrze, ale oni zostali wybawieni. Po prostu fizycznie. Ale my mamy też tego potwierdzenie. Proszę, żebyście otworzyli Apokalipsę, 15 rozdział. I niech ktoś, proszę, przeczyta wersety od 2 do 3. Apokalipsa 15, 2 po 3. Zrozumiemy wtedy, czy Eksodus jest ważny dla chrześcijanina. Proszę, żeby ktoś przeczytał. Zobaczyłem jakby szklane morze zmieszane z ogniem oraz tych, którzy zwyciężają zwierzę, jego podobiznę i liczbę jego imienia.
Stali oni nad szklanym morzem, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga i pieśń Baranka, takiej treści. Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu Narodów. Dziękuję bardzo. Kochanie, czy widzicie podobieństwo tych zbawionych z Apokalipsy do tych zbawionych nad morzem? Co więcej, tam, nad szklanym morzem, będziemy śpiewać pieśń Mojżesza, ale z dodaną jeszcze pieśnią Baranka. Dwóch wielkich przywódców, dwie wielkie pieśni, w dwóch wspaniałych momentach historii ludzkości, w momentach wyprowadzenia, w momentach wybawienia, w momentach zwycięstwa nad wrogiem. Izraelici zostali wyprowadzeni z Egiptu, a my zostaniemy wyprowadzeni spod jarzma szatana, spod jarzma niewoli grzechu, spod jarzma tego wszystkiego, co złe. I czy są tam podobieństwa? Są. Obydwie grupy śpiewają nad morzem. Obydwie grupy śpiewają po zwycięstwie. Obydwie grupy śpiewają tę pieśń zwycięstwa. Obydwie grupy pokazują i mówią, że ich przywódca, że Jahwe, że Chrystus jest królem. Obydwie grupy dostają się tam, gdzie mieli być. To jest niesamowicie, niesamowite, że przeciwnik, pomimo tego, że jest tak potężny, ma wozy, rydwany, całą armię, a my w dodatku jesteśmy w tym czasie nadzy, goli i ślepi i nie rozumiemy. I nie mamy szans z naszym przeciwnikiem, który wieki, ale to wieki, konkuruje i stara się nas zwieść, który jest już naprawdę dobrze wyuczony w swoim fachu, który ma różne zasadzki na nas, różne grzechy, które my często kochamy. I chodzi wkoło nas i ryczy i czeka tylko, aby nas pożyć, tak samo jak Faraon chciał zniszczyć Izraelitów. To my nie musimy się bać. Czemu? Bo znamy koniec historii Eksodusu. Bo Izraelici dotarli do Ziemi Świętej. Bo Izraelici zostali wybawieni. Nie musimy się bać tego, co nadejdzie. Chociażby wszystko się waliło, chociażby wszystko się paliło, chociażby nas prześladowano, chociażby chciano nas pozabijać, czy to duchowo, czy fizycznie. To nie musimy się bać, bo ten, który jest na początku, ten będzie na końcu. Ten, który miał dział w wybawieniu Izraelitów nad morzem, czyli Chrystus, ma dział w wybawieniu naszym, bo zmarł za nas i za nasze grzechy i wybawił nas z niewoli grzechu. Dlatego możemy iść przez życie śmiało, ciesząc się, nie martwiąc się, idąc do Chrystusa tak, jakby jutra miało nie być. Tak, jakby nas ktoś gonił. Idziemy do Niego jako do wielkiego wojownika. Do kogoś, kto jest mocny i niezwyciężony. Dlatego nie bójcie się i nie trwóżcie, pomimo tego, co się dzieje tutaj na tym świecie. Bo Chrystus świat pokonał. Amen.